Hej wam tu, Owsiku. W ostatnim odcinku zagrajmy w Saints Row The Third. Zostaliśmy pozbawieni wszystkich naszych wpływów oraz straciliśmy przyjaciela. Wszystko przez to, że zaatakowaliśmy nie tego, kogo trzeba. Tak więc w tym odcinku będziemy próbować odzyskać nasze... Odzyskać cokolwiek, powiedzmy. Spróbować stanąć na nogi po tym, co się stało, po tym, jak wyczyścili nam konto. Ups, sorry, koleś. Tak, przy okazji oczywiście zwróćcie uwagę na dialogi, bo są jak zwykle świetne. A my w tym czasie jedziemy do sklepu z bronią. Model jazdy w tej grze jest dość dziwny w porównaniu z tym, do czego jestem przyzwyczajony na przykład z GTA. Co nie znaczy, że jest zły, bo jest... No, taki bardziej... przyjazny, o, że tak powiem. Tam wszystkie samochody są takie ciężkie i ble, ble, a tutaj... Rozumiecie, nie? Z tymi dźwiękami zupełnie wyczerpująco opisałem temat. Ups. Musimy wbić tutaj i zaupgrade'ować broń. Tak, broń. Może moglibyśmy tam kupić oczywiście jeszcze jakieś inne bronie, ale na razie tego nie potrzebujemy. Ulepszymy tylko... Nie. To. Żeby było lepsze. Bo... Musimy... Z tego co widzieliście tam... Tam? Musimy okraść zbrojownię. Bazę wojskową. Tak jakby. No nie, nie myślałem, że to się pominie. Otóż to, co przed chwilą zrobiliśmy, w sensie w ostatnim odcinku, czyli ten cały... ten cały lot z samolotem byłby opowiedziany w radiu. I... No dobra, miałem coś powiedzieć, ale to będzie spoiler, więc nie. Dowiecie się później. A w międzyczasie jestem złym kierowcą. Spoko, wiem jak się strzela z samochodu. Bip, bip. Co ty strzelasz? Okej, okay, dojeżdżamy już do bazy. Witam. Boom. Stój. No, to jak się atakuje bazę wojskową. Biegniemy i wchodzimy przez główne drzwi. Kopniak z wyskoku pierwszemu strażnikowi. Ej, czemu ty żyjesz? Ziom. Następnego zrobimy jakiś tam wrestlerski ten cios. Nie wiem, jakoś nie ciągnie mnie do wrestlingu aż tak bardzo. Pewnie, że mówię poważnie. To nie był dobry pomysł pakować się w nich, tych wszystkich strażników, nie? Szczególnie gdy jeden ma shotguna. No, na moje szczęście zdrowie się regeneruje. Ja mogę spokojnie walić headshoty. Dzięki, Shandy. Nice.
Niespodzianka! Mistrzem deskorolki to nigdy nie byłem. Chociaż kiedyś jeździłem troszeczkę. Ale... No, dobra, jeździłem lepiej niż moja postać w grze. Niech będzie. Here's the weapons cache, and these look like UAV drone controls over here. Looks like UAV drone controls? Who the fuck says that? Okay, is this really the time? I'm just saying. Gdzie jest to? A, muszę jeszcze zabić ludzi. Cześć. Bum, 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 bum. Dobrego mam cela. Au. 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 O nie, idą ludzie z tarczami, jak ja ich nie cierpię. Dobrze, że jak się ich zabije, to można im zabrać tarczę. No ziom, umrzyj już, już. A ty co? Niech oni będą szli jak boty. Au. Mógłbyś nie strzelać. Nie, 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 nie. Au, ła. Au. Nie, proszę, nie, nie. Ja chcę tarczę. Daj mi tarczę. Okej, jakoś przetrzymaliśmy. Teraz będzie sekwencja, która trochę mi przypomina jedną z, nazwijmy to, minigierek z Spec Ops The Line, czyli strzelanie rakietami wszędzie i bez limitu. Mamy jeszcze rakiety... Mam naprowadzalne, ale ich nie używam, bo szybciej jest po prostu spamować lewym przyciskiem myszy. Gdzieś? O, czołgi! A co to za problem? Bo-boom! Ten czołg. Nie, tak wiem. Bum. To jest zabawa. Dobra, już prawie. Tak przy okazji... Powiedzcie mi, co sądzicie, czy powinny być to odcinki tak jak zwykle robię? Chodzi mi o długość odcinka, czy mają być tam po te 15-20 minut, czy może zrobić dłuższe? Chociaż i tak, jeżeli będzie tego wymagać misja, no to będą dłuższe, ale czy takie, na przykład jedna misja, tak jak teraz uda mi się zrobić, czy może zrobić ich więcej naraz i bo i tak... Sposób, w jaki będę to nagrywał, to będzie tak, że usiądę i będę grał pół dnia w tą grę. I... żeby próbować nagrać jak najwięcej. No więc wszystko zależy od was. U mnie to obojętne, czy tam zrobię przerwę po 15 czy po pół godzinie. 15 minutach oczywiście. Nie skręcaj, pierd. Nie marł, bo ci szczelę. Ej ziom, to są helikoptery. One troszkę muszą się ten... Na rzeź tego ułoży. Nie, nie. No, no, no.
Podoba mi się to, że nie mam pełnej kontroli nad tym. Nad sterownikiem. Ups, to mogło być niebezpieczne. Myślałem, że to wróg. Jeszcze więcej. Ile tych helikopterów? Co to? Wojsko? Mam nadzieję. Shandy, jesteś jakaś niewyraźna. Ach, spóźniłem się z żartem. Ale wiesz, że mi była niewyraźna. Może weź Rutino Scorbin. Bez komentarzy. You go back to Stillwater. What? No, this is my fight too. Girl, you don't get messy. Let us take care of business. Fuck you. I'm doing this for Johnny. All right. Well, if we're gonna bring in the boys, we're gonna need a new place. You're worried about real estate? We have guns. Let's use them. Relax, Shandy. We got it all covered. Okay. Udało nam się okraść zbrojownię. Jak? Nie wiem. Mając w ręku tylko kilka pistoletów, no ale spoko. Spoko, jesteśmy świętymi. I teraz mamy dostępne kilka nowych opcji, które... 11 minut. Mogę szybko się was z nimi zaznajomić. No idea what is this? I mamy maski z Team Fortress, bo gram w Team Fortress. To jest garderoba. Gdzie jest garderoba? Ja chcę maskę. Chcę maskę! Aha, okej. Tak, czyli teraz mamy różne plecaki, tu mam spadochron. Możemy się w końcu przebierać. Ale spoko, przebieraniem zajmiemy się kiedy indziej. Tutaj mamy maski, które są... Jak na mój gust są za duże. Gdyby były takie w miarę normalne, to spoko. Scout nie wygląda źle. Ale teraz to, o czym mówiłem. Mamy swojego smartfona, to mamy tam... mapę. I... sposób, w jaki tutaj się zaczyna misja, jest po prostu taki, że wybieramy je ze smartfona i zaczynamy. Tutaj mamy umiejętności, które możemy kupić za kasę i na każdym z nich jest wymagany poziom. No, dużo ich jest. Chociaż miałem wszystkie na jednym save'ie. Zrobiłem w tej grze prawie wszystko, oprócz zdobycia wszystkich achievementów. Tu mamy kasę, bo dochody przychodzą nam tak jakby... No, dojdziemy do tego później. W książce mamy cele do zabicia, które... No, nie wiedziałem, że można to już teraz, ale okej. Mamy cele, które możemy wykonać dla dodatkowej kasy i tak dalej. No i to na razie to wszystko. W następnym odcinku zagrajmy w Saints Row the Third. Będziemy nadchodzić do Steelport z Piersem. Piers takie brzmi rosyjsko trochę. Chyba dlatego, że jest tutaj speaker damski rosyjski. W sensie mówi tak z rosyjskim akcentem i mi się spodobało. Ale okej. Nie jesteś Shandy. Połóż się. To było Wsikus. Trzymajcie się i na razie.